Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Kino Rozmowy, tym razem z festiwalu Kamera Akcja w Łodzi. Jesteśmy w Szkole Filmowej. Pan Jarosław Kamiński, montażysta wielu filmów, jest gościem Kino Rozmowy. Laureat Europejskiej Nagrody Filmowej za film Zimna Wojna, więc od tego też chciałem zacząć. Jak wyglądała praca z Pawłem Pawlikowskim nad tym filmem? Ona się różniła od innych prac, ponieważ myśmy pracowali, po pierwsze kręciliśmy film chronologicznie, a po drugie pracowaliśmy równolegle do planu i tam były spore przerwy, w związku z czym właściwie była taka dość dziwna sytuacja, ale ostatni dzień zdjęciowy, pamiętam, że był 5 sierpnia, a myśmy 6 sierpnia mieli układkę, 7 sierpnia pokazaliśmy ją Ewie Puszczyńskiej. Oczywiście to nie był zamknięty montaż, ale w dużym stopniu, właściwie po 2 tygodniach kolejnych, to już on zaczął być taką propozycją naszą pierwszą wobec producentów, których tam było wielu akurat przy okazji tego filmu. A kiedy to się zaczęła ta praca? Czy ona się zaczęła jeszcze to się na etapie? Ale na jakim etapie był film? No, Paweł wysyła tekst jakoś tam i o nim trochę rozmawiamy, bo Paweł tak ten tekst weryfikuje u różnych ludzi, członków ekipy, myślę wielu. Przy tym wszystkim on sam jest nieufny w stosunku do tekstu, traktuje go też tak trochę umownie, znaczy mówi, no to jest papier wszystko przyjmie i potem się zaczyna życie, to znaczy no aktorzy grają, to jakoś wygląda wtedy inaczej niż te zapisane sytuacje. Czasem to jest ciekawsze od tego, co on sobie zaplanował, czasem nie jest ciekawe jego zdaniem, albo trzeba coś z tym zrobić, czy jednak nakręcić jakieś inne sceny. W związku z czym ten moment weryfikacji jest dla niego bardzo ważny i stąd ta równoległa praca. Myśmy tak mieli pracować przy Idzie, to się z różnych względów nie udało, ale tam też ekipa, tam też nie powstało chronologicznie ten film, tam ekipa gdzieś wyjeżdżała, no jakby były pewne obiektywne kłopoty. Zresztą zdjęcia zostały wtedy przerwane przez spadający śnieg, co było też pewnego rodzaju dobrodziejstwem dla tego filmu. Mówię o Idzie. To natomiast było tak, że właściwie myśmy mieli cały czas okazję się jakby spotykać nawet w tych okresach najbardziej intensywnej pracy. Czyli kiedy zdjęcia tu w Łodzi były na przykład przez jakieś 2 tygodnie, dzień w dzień, to przed zdjęciami myśmy mieli takie krótkie sesje w bardzo dziwnych porach, czasem o 8 rano. Ale myślę, że to było jakieś potrzebne. No. Niewątpliwie ten film jakoś tak powstał trochę. Sam byłem zaskoczony, że to już koniec właściwie. Znaczy, jak mówię, od tego sierpnia, to jeszcze tam do lutego myśmy różne rzeczy robili. Mało tego, myśmy jeszcze 10 dni przed premierą w Cannes nawet robili jakąś z napisami końcowymi coś już tak na etapie naprawdę finalnej kopii. Bo zastanawiam się nad tym, bo wiem, że Paweł Pawlikowski przykłada dużą rolę do każdego etapu pracy filmu, czyli do pisania scenariusza, do reżyserii, do pracy z aktorami, do pracy z operatorem filmu, więc zastanawiam się, ile wolności daje montażyście. On mówi, że daje niewiele i że on jest znany z tego, że daje niewiele i nie, jak myśmy się spotkali przed chwilą, to mówi, no nie wiem, jak się będziesz na to zapatrywał, bo ja podobno jestem taki dość wymagający albo no, robię swoje. No, moim zdaniem tak nie jest. Ja jestem z tej współpracy niezwykle zadowolony. Znaczy, mnie ona bardzo tak stymuluje intelektualnie, ponieważ tam naprawdę bardzo wiele interesujących rzeczy powstaje. Ja nie mówię już o tym, że w gruncie rzeczy ta weryfikacja tego materiału zdjęciowego też prowadzi do tego, że w montażowni zapadają decyzje co do dotyczące jednak jakichś innych scen, które powinny powstać. I tam już tak naprawdę niewiele osób w tym bierze udział w gruncie rzeczy, więc ma się bardzo silne poczucie wpływu na kształt dzieła filmowego do końca. No właśnie, bo niektórzy mówią, że film powstaje tak naprawdę na montażu, że to, co powstanie na planie, to jest jedno, a później na etapie montażu film może powstać po raz drugi. Czy pan się z tym zgadza? To różnie bywa, ale często tak jest. Często tak jest, że te zmiany są pozornie niby są nie takie istotne albo nie takie bardzo znaczące, wygląda na to, a w rezultacie prowadzą do tego, że nagle bohater zaczyna trochę inaczej funkcjonować, gatunek się zaczyna trochę też zmieniać. Więc to jest taka prawda, że ten film się rodzi w montażowni ponownie. A czy miał pan takie przypadki właśnie, że było zupełnie inaczej wyglądało to u reżysera, czyli inaczej to wyglądało na planie, a później ten film został kilkadziesiąt razy przemontowany? To wiele razy. Znaczy, mam kilkadziesiąt razy, no to każdy z nich. Tak, te układki, tak. Każdy mówi, że tych układek było mnóstwo. Tyle tych wersji, natomiast no jest tak, że ja tu gdzieś nawet mam takie zapisy z różnych
takie czysto graficzne zapisy tego, jak, jak scenariusz wygląda po w ostatecznej wersji filmu. To znaczy, ilu scen w tym filmie nie ma, w jakiej kolejności one są, nawet tak po prostu wizualnie. Ja nie wiem, czy sobie przypomnę film z Odzysku Sławka Fabickiego, czy Marcina Wrony, taki film kiedyś robiliśmy też, Moja krew. Masę filmów rzeczywiście się zmienia, niektóre gatunkowe. Moim zdaniem takich wielkich zmian w montażu nie doznają, to znaczy nie mówię o strukturze, konstrukcji, układzie scen. Na przykład takim filmem pewnie były Córki Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej. Które się niewiele zmieniły, myśli pan? Tak? Nie, właśnie myślę, że było filmem... Tak? Mam rację, czy nie? Że? Że się niewiele zmieniły? Nie, no, zmienił się. Tak? Tam zresztą było też tak, że był okres zdjęciowy podzielony na dwa. Było 15 dni i myśmy te 15 dni, mając miesięczną przerwę, wykorzystali. I z tego wyniknęły też różne konieczności dotyczące kolejnych 15 dni. Znaczy, pewnych scen nie będziemy kręcili, pewne sceny trzeba by nakręcić jakoś inaczej, a potem jeszcze coś tam jakby dorobić. Także tu też były zmiany. Mhm. A co jest najważniejszego w montażu? Jako dla pana, jako montażysty? Wie pan, to jest bardzo ciekawe zajęcie. Ono jest dość tajemnicze, no bo się na ogół o takich rzeczach wiele nie mówi, nie ma też specjalnie kogo to będzie tam interesowało, jakie sceny wyleciały czy nie wyleciały. Trzeba znaleźć rzeczywiście jakichś wielkich fanów dzieła filmowego, żeby się tym bardzo zajmowali. Natomiast ono jest takim interesującym przedsięwzięciem, w trakcie którego się właściwie weryfikuje różne powstałe na planie rzeczy. Najbardziej chyba myślę, że role aktorskie podlegają jakiejś zmianie. To znaczy takiemu wykrystalizowaniu, powiedziałbym. No. Czasem trzeba kogoś wyciąć. To nawet nie o to chodzi. Ale na ogół dzisiaj w kinie ma pan po prostu 14 ustawień różnych i teraz tak naprawdę jak pan to montażem potraktuje, to będzie się zupełnie inaczej tego aktora odbierało i te role będzie się inaczej odbierało. Pewne rzeczy będzie pan, może pan nie pokazać, pokaże pan jakoś w ukryciu. Oczywiście niektóre rzeczy pan wyeliminuje, bo okażą się no, może zbyt dosłowne. Albo już widz je wie, jakoś się domyśla ich, no to jest najgorsze chyba dla historii. Więc ja się tym zajmuję 30 lat i jakoś nie mam dosyć. A z którymi twórcami panu się najlepiej współpracowało? Takimi, którzy, nie wiem, stymulowali jakoś do jakichś działań, mieli wpływ na to, ale też zostawiali panu wolną rękę? Ma pan takich? Ja mam szczęście, bo ja mam właśnie samych takich twórców. Nie? Ja bardzo lubię pracować z Pawłem oczywiście. Ale bardzo też lubię pracować z Władysławem Pasikowskim. Świetnie mi się współpracuje z dziewczynami. No, najlepiej zresztą widać, że robiłem dwa filmy z Agnieszką Smoczyńską, z Marysią Sadowską robiłem dwa filmy. Teraz Małgorzatą Szumowską. Teraz z Małgorzatą Szumowską, to jestem w trakcie pracy z Jasmilą Żbanić teraz, więc to jest zawsze dla mnie bardzo fajne wyzwanie, bo też jest jakoś trochę inaczej w tej montażowi, taki większy spokój trochę pan. Natomiast jak pan mnie tak o to pyta, to ja nie mam właściwie złego wspomnienia z żadnego filmu, to znaczy złego, no, tak, albo takiego, że już bym nie chciał do tego wracać. A jeszcze chciałem wrócić na chwilę do Zimnej Wojny i tak naprawdę do Idy też. Czy film czarno-biały montuje się inaczej niż kolorowy? Czy to ma jakiś wpływ? Nie, no żadnego, skąd? Trochę jest inna stylistyka tego obrazu, trochę do czego innego się odwołujemy, więc trochę inny jest rytm opowiadania. Ale akurat, wie pan, wydaje mi się, że to chyba nie jest tak, żebyśmy się... To się bardzo szybko przyswaja. W gruncie rzeczy po jednym dniu już się trochę wie, jaką materią się człowiek zajmuje i jak powinien z tą materią postępować. Zresztą no, Paweł akurat tak inscenizuje, że to często są w ogóle jednoujęciowe sceny. To bardziej jest decyzja, który dubel i gdzie się zacznie, gdzie się skończy. Zresztą nagradzając pana, Europejska Akademia Filmowa stwierdziła, że ten montaż jest nieinwazyjny, czyli jakby on nie wkracza w samo dzieło filmowe. Bardziej to mówiono o poetyce tego, w jaki sposób ten film jest odbierany. I to, bo pan mówił właśnie, że ta rola też jest taka czasem znikoma, że tego niektórzy nie zauważają. Zależy od filmu, prawda? To się teraz zmieniło. To przez długie lata była w ogóle jakaś taka... Temu przypisywana funkcja raczej techniczna. No wiadomo, film się kręci ujęciami, w związku z czym no, musi ktoś przyjść i te ujęcia połączyć, ale przecież to jest tam gdzieś zawarte w tym scenopisie, jak się je łączy. No, jest pewnie jakieś rzemiosło w tym, ale w gruncie rzeczy raczej to jest sytuacja no, taka, powiedziałbym, rzemieślnicza.
Tymczasem w rzeczywistości dochodzi do jakiegoś bardzo poważnego zderzenia z tą materią filmową, która nie wiem jak najlepiej nakręcona, często wykazuje jakieś inne zupełnie właściwości, które trzeba rzeczywiście dobrze rozpatrzeć. To znaczy może okazać, że ten film będzie w zupełnie innym kierunku szedł. Może się okazać, że bohater, który był jednoznacznie prowadzoną postacią, potrzebuje niejednoznaczności i tą jednoznaczność trzeba mu jakoś wybudować. Czasem wybudować tak, że go się z tego wyjmie, czasem wybudować tak, że pewnych rzeczy się nie pokaże, czasem wybudować tak, że się pewne rzeczy będzie pokazywać w ukryciu. Mhm. No to jest, jakby to powiedzieć, to jest podobne pisanie filmu, taka, mhm. taka jest to prawda. To jest raczej funkcja dramaturga, scenarzysty, niż taka technicznego jakiegoś tam sklejacza. A czy ma to, że opiera się też na intuicji? Na pewno tak. Powiem panu szczerze, ja pamiętam, że przed kilkoma laty jedna z moich studentek pisała tutaj pracę na ten temat. Mm-hmm. W związku z czym ta praca była dość interesująca, ale też spowodowała u mnie jakieś takie, wie pan, myślenie w tym kierunku, na ile w ogóle intuicja tu występuje, bo człowiek się nad tym raczej nie zastanawia. No i ona niewątpliwie jakoś jest, ale... Wie pan, żeby znowu rozumowo to poddać analizie, a wydaje mi się, że tak po prostu jakoś jest, no bo jakichś decyzji dokonuje tak zupełnie spontanicznie. Przeglądając materiał, decyduję, że ta scena będzie się zaczynała tak, a tak się będzie kończyła. To jest jakaś moja propozycja, którą być może reżyser zaakceptuje, a może nie, ale tak naprawdę w tym jest w ogóle całe morze intuicji, no bo dzisiaj mało kiedy tego materiału jest niewiele. Jego się kręci w stosunku do rzeczywistej potrzeby, tak na 15 do 1, 20 do 1. Kamery cyfrowe to umożliwiają, więc naprawdę jest ogromna możliwość zbudowania każdej ze scen i ułożenia tych scen w różnych kolejnościach. Mhm. A czy uważa pan, że Jarosław Kamiński ma swój styl montażu? Nie może mieć montażysta swojego stylu. Nie ma, to jest bzdura przecież jakaś. Nie, no film może mieć styl. Mhm. Montażysta go jakoś musi w miarę sensownie i szybko odkryć i się mu jakoś trochę poddać. Natomiast nie ma czegoś takiego jak rękopis montażysty. Znaczy myślę, że to by był błąd. Mhm. Że to by było, no wie pan, to te filmy by tak samo wyglądały. Ja już słyszałem takie opinie kiedyś. Ktoś mi mówił, że a ja widziałem pana rękę. No to jest fatalna wiadomość dla mnie. Powiedziałbym. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za wizytę w Kinorozmowie. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.